Do napadu doszło w zeszłym tygodniu. Zamaskowany mężczyzna wszedł do budynku stacji benzynowej i groził ekspedientkom, zmuszając jej do wydania pieniędzy, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali podejrzanego następnego dnia. Okazało się, że to 36-letni mieszkaniec województwa opolskiego, który był wielokrotnie notowany. Mężczyzna miał przy sobie broń, która posłużyła mu do napadu. Funkcjonariusze przeszukali również jego mieszkanie. W toku dalszych czynności funkcjonariusze policji ujawnili w miejscu zamieszkania mężczyzny środki odurzające w postaci marihuany w łącznej masie 4,71 g. Najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Przez to, że 36-latek był już notowany, grozi mu kara nawet 15 lat więzienia. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.